Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. To, co się wydarzyło 20 stycznia 2018 roku w Idaho Falls, było i po części jest jedną wielką zagadką, na którą złożyło się kilka wydarzeń trudnych do zinterpretowania osobno, ale łączących się w pewną, nie do końca zresztą logiczną całość. Tajemnicze strzały na podjeździe pewnego domu, nietypowe włamanie do pobliskiej szkoły, pieniądze pozostawione w szkolnej szafce pewnej dziewczyny i w końcu zniknięcie nastolatka, który sugerował w liście, że chce zakończyć życie. Zgubił jednak coś, co świadczyło o tym, że najwyraźniej chciał wszystkich oszukać. Co się tak naprawdę wydarzyło? Poznajcie niezwykłą historię Matthew Jedda Halla. Tej nocy mieszkańcy pewnego domu w Idaho Falls usłyszeli na swoim podjeździe huk. Ktoś najwyraźniej skierował kulę na ich podjazd. Trafiły w samochód. Wydawało się jednak, że nie był to atak na konkretnego człowieka, a raczej chęć zniszczenia jego dorobku, może przestraszenia go. Sprawca jednak zbiegł, a świadków nie było. Wydawało się to mieszkańcom i policji dość dziwne. Niby wydarzenie nie było szczególnie groźne, bo nikt nie ucierpiał. Ale jednak ktoś był na tyle wściekły i rozemocjonowany, że zdecydował się na tego rodzaju występek. Najwyraźniej jednak nie planował tej nocy żadnych ekstremalnych rozwiązań. To jednak nie był koniec tajemniczych wydarzeń. Okazało się, że do pobliskiej szkoły ktoś się włamał. Monitoring udowodnił, że była to osoba, która obserwowała szkołę przez chwilę, jeżdżąc wokół niej samochodem. Ostatecznie włamywacz zaparkował obok placówki i wtargnął do niej przez rozbite okno. W środku jednak niczego nie zniszczył, niczego nie ukradł, w ogóle nie zrobił nic złego. A wręcz przeciwnie, wydawał się spełnić dobry uczynek. Do szafki pewnej dzieczyny włożył pieniądze, $1000. Wyszedł z budynku i odjechał. Policja domyśliła się, że za tymi wydarzeniami może stać ta sama osoba, którą widzieli na szkolnym monitoringu. Z chęcią wyjaśniliby sobie to wszystko z cierpiącym najwyraźniej na bezsenność nastolatkiem, który osobliwie walczył z nudą. Ale tego styczniowego poranka uczeń uwieczniony przez szkolne kamery zniknął, co zgłosili jego rodzice. Seria dziwnych wydarzeń i niejasne losy chłopca od razu sprawiły, że sprawę zaczęto traktować poważnie. Wiadomo było, że sytuacja nie jest typowa i dzieje się tu coś, co wykracza poza zwykłe zachowania nastolatków, nawet takich, których hormony zapamiętale buzują. Przede wszystkim policjanci postanowili dowiedzieć się, jakim chłopcem jest Matthew Jedediah Hall, zwany Jeddem, i czy ktokolwiek coś rozumie z tego, co się wydarzyło tej nocy. Jedd urodził się 29 października 2001 roku i stało się to początkiem pełnego satysfakcji i szczęścia okresu w życiu jego rodziców. Od małego chłopiec był uroczy i swoimi manierami i uśmiechem robił wrażenie na każdym, kto go poznał. Do tego doszły dobre oceny w szkole podstawowej, talent sportowy, a z czasem przyszła jeszcze chęć do angażowania się w działalność społeczną. To było szczególnie ważne dla rodziców, którzy byli bardzo religijni i przykładali sporą wagę do kształtowania dobrego charakteru syna. Pogodzenie nauki, pasji i powinności, do których Jedd się zobowiązał, przychodziło mu z łatwością, bo był inteligentny i ambitny, a do tego nieźle zorganizowany. Przyszły pierwsze sukcesy. Między innymi, ukończywszy już szkołę podstawową, został członkiem Civilair Patrol, czyli ochotniczej organizacji, która współpracuje z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych. Dostał się do szkoły niedaleko swojego domu, dzięki której mógł się przygotować do kariery wojskowej. Rodzina była zachwycona i bardzo go wspierała, ponieważ wiedziała, ile radości daje Jeddowi myśl o tym, że po ukończeniu szkoły średniej znajdzie się być może w wymarzonej Akademii Sił Powietrznych. A było to marzenie, które zrodziło się w jego własnej głowie, bez niczyjej inspiracji. Chłopak sam wytrwale dążył do obranego przez siebie celu. Rodzice obserwowali, jak ich syn coraz więcej czasu spędza na świeżym powietrzu, angażując się w sport i wszelkiego typu imprezy, które pozwalały mu nabierać zdolności organizacyjnych i ćwiczyć orientację w terenie. Chłopak nie tylko oglądał programy traktujące o survivalu i pokazujące, jak przetrwać w dziczy przez dłuższy czas, ale często sam wyruszał na piesze wędrówki. Uwielbiał kempingować. Zaczynał w swoje pasje wciągać rodziców, którzy chętnie dzielili zainteresowania z synem. Oczywiście nie byli mu w stanie dorównać, bo miał pomysły dość nietypowe. Inspirował go na przykład program Hunted,
który traktował o osobach żyjących poza cywilizacją przez 28 dni. I myślę, że warto tu się na chwilę zatrzymać, ponieważ akurat zainteresowanie tym programem może stanowić pewną wskazówkę w tej sprawie. Uczestnicy tej telewizyjnej produkcji przez prawie miesiąc starają się ukryć przed byłymi i aktywnymi policjantami, członkami wywiadu i innych formacji wysoko wyspecjalizowanych w tropieniu uciekinierów. Mają dostęp do różnego typu baz danych, w których mogą sprawdzać zawodników. Mają też możliwość korzystać z pewnych usprawnień pozwalających im m.in. śledzić rejestracje samochodowe oraz rozmowy uczestników. Mogą też korzystać z mediów społecznościowych w celu wytropienia ściganych. Z kolei zadaniem uciekających jest unikanie schwytania przez huntersów. Muszą oni dotrzeć do wyznaczonego celu, a możliwości mają bardzo ograniczone. Do dyspozycji pozostawiono im niewielką sumę pieniędzy na karcie debetowej i jedynie kilka osobistych przedmiotów w plecaku. Co prawda mogą zdać się na rodzinę i przyjaciół oraz na napotkanych po drodze ludzi, ale wskazane jest, by unikali wszelkiej technologii, bo wiadomo, że pozwalałoby to tropiącym łatwo ich wykryć. Oczywiście o Hunters można byłoby opowiadać długo, bo tych pomysłów na uatrakcyjnienie programu było sporo, ale myślę, że ogólny zarys pozwala już zrozumieć, co tak naprawdę fascynowało naszego bohatera. Uczestnicy mogli liczyć na atrakcyjne nagrody, Jedowi jednak na nich nie zależało. To też do programu się nie zgłosił, ale wyzwania, które podpatrzył w telewizji, starał się przyjmować także we własnym życiu. Jak daleko się posunął? Na pewno sprawdzał swoje możliwości, doskonalił umiejętności, a wszystko po to, by osiągnąć swój cel, jakim była służba w Air Force, a przynajmniej tak to wyglądało. Wydawało się, że 22 stycznia 2018 roku nie będzie się niczym różnił od wszystkich poprzednich dni. Nic nie wskazywało na to, aby miał przynieść jakiś przełom w życiu rodziny Hall. Jednak kiedy tylko rodzice Jeda rozpoczęli dzień, zorientowali się, że nie wygląda on rutynowo. Wyjrzeli odruchowo przez okno na skute porannym mrozem podwórko i zauważyli, że na podjeździe brakowało Nissana Versy z 2009 roku. Zorientowali się także, że nie ma nastolatka. Wybiegli do samochodu, zajrzeli do środka i ujrzeli tam notatkę, która wprawiła ich w osłupienie. Syn poinformował ich, że zamierza zakończyć swoje życie. Nim jednak wpadli w krańcowe emocje, zorientowali się, że obok samochodu leży coś jeszcze. Coś, co wyglądało na zgubiony notatnik, którego upadku właściciel nie słyszał, bo zeszyt wpadł w śnieg. Rodzice zaczęli się wczytywać w treść zawartych w brulionie notatek i przeżyli kolejny wstrząs. Okazało się, że notes jest wypełniony pismem ich syna, który najwyraźniej opisywał plan na najbliższe tygodnie. Nawiązywał do swoich przygotowań czynionych w ostatnim czasie. Okazało się, że gromadził zapasy, które mają mu pomóc przetrwać najbliższą przyszłość. Rodzice nie wierzyli własnym oczom, gdy analizowali kolejne zapiski. Wynikało z nich, że ich syn miał gotową listę przebrań, które zamierzał wykorzystać, próbując ukryć się przed światem, czy też może zmienić tożsamość. Jednak kwestia zeszytu znalezionego obok podjazdu wydaje mi się dość tajemnicza, ponieważ sama policja, a także dziennikarze stosunkowo mało uwagi przywiązali do tego znaleziska. Nie bardzo umiem to sobie wytłumaczyć, ponieważ teoretycznie wydawałoby się, że chłopak przecież w ten sposób pozostawił jasne wskazówki, przynajmniej co do jednego możliwego scenariusza wydarzeń. Opisał, jak zamierza wyglądać w najbliższym czasie, co podpowiadałoby zapewne śledczym człowieka, o jakim wyglądzie mieliby szukać. Być może jednak śledczy mieli wątpliwości co do tego, czy faktycznie jest to plan na najbliższy czas, czy też ogólne zapiski, które powstały pod wpływem na przykład oglądania ulubionego serialu, jako luźne pomysły, które na przykład sprawdziłyby się, gdyby chłopak zdecydował się startować w programie lub w jakiś sposób sobie to amatorsko odtworzyć. Być może też uznali, że skoro notes został zgubiony, to Jed najprawdopodobniej nie wprowadzi swojego planu w czyn, a w każdym razie na pewno nie tak dokładnie, jak zapisał. Po pierwsze, mógł nie pamiętać ze szczegółami, co jest w zeszycie, ale po drugie, nawet jeśli pamiętał, to zdawał sobie sprawę, że teraz jego plany zna rodzina lub ktokolwiek, kto odnalazł zeszyt. W tamtym momencie jednak rodzice zdali sobie sprawę, że syn chciał najwyraźniej uciec z domu, co było oczywiście wizją dużo bardziej optymistyczną niż plan odebrania sobie życia, ale wcale nie dużo mniej paraliżującą. Dlaczego chłopak w ogóle miałby to robić? Miał marzenia, konkretne plany, a ich realizacja jak dotąd szła po jego myśli. Spełniał się w wielu dziedzinach życia,
Był też bliski uniezależnienia się w sporym stopniu od rodziców, z którymi na studiach przecież wcale nie musiałby mieszkać. Nie byłoby powodu, dla którego miałby się nagle ukryć, sfingując na dodatek rozstanie się z życiem. Rodzice zaczęli podejrzewać, że najwyraźniej w życiu chłopaka jest coś, czego się nie spodziewali. Allen i Amy do tej pory sądzili, że wiedzą o swoim synu sporo i mają z nim całkiem dobry kontakt. Jedyne, co przychodziło im do głowy, to problemy uczuciowe. I tu musieli przyznać, że mogą nie wiedzieć wszystkiego. Zgłosili zniknięcie chłopaka w departamencie policji w Idaho Falls. Policjanci, zaaferowani już wcześniej dwoma dziwnymi nocnymi wydarzeniami, najwyraźniej z udziałem nastolatka, wiedzieli, że zdecydowanie warto podjąć jego poszukiwania. Niestety jednak Jet nie miał ze sobą prawa jazdy, z pomocą którego można byłoby go wyśledzić. Nie miał również konta bankowego. Początkowo nie oznaczało to wcale kresu możliwości szybkiego działania, bo przecież jest jeszcze komórka. Niestety i tu śledczy srodze się zawiedli, ponieważ sprytny Jet wyłączył telefon komórkowy i to wcześnie rano i nie włączył go już nigdy. Pozostawały więc plakaty, informacje w mediach i apel rodziców do samego syna, by ten odezwał się bez względu na wszystko. W okolicy wszyscy chyba słyszeli o pojeździe, niebiesko-szarym Nissanie z 2009 roku. Oczywiście zdjęcia chłopaka były pokazywane w mediach w całym Idaho i w okolicach, ale z drugiej strony było wiadomo, że nastolatek planował zmienić wygląd. A w każdym razie była to jedna z możliwości. W tym czasie władze na całym północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku starały się wytropić 16-latka i mogły też liczyć na sporą pomoc. Zaangażowaniem wykazały się także różne inne agencje, np. US Forest Service czy Bureau of Land Management. Skoncentrowano się na miejscach oddalonych od cywilizacji, sądząc, że Jet nie bez powodu w ostatnim czasie aż tak się angażował w tematykę survivalu i przetrwania na łonie dzikiej natury. Poświęcał sprawie dużo więcej czasu, niż wymagałby tego plan rozpoczęcia kariery wojskowej. Sądzono, że może żyć w jakimś parku lub na jakimś odludnym kempingu, ewentualnie na pustkowiu. Nie wiadomo było, czy chciał uciec od problemów i w jakim stopniu, czy na chwilę, czy może raz na zawsze i bezpowrotnie. Jeśli jednak żyje, to trzeba było sprawdzić, czy coś mu grozi, a może tylko chciał się sprawdzić. Brano pod uwagę, że ma jakieś problemy natury emocjonalnej lub też psychologicznej i potrzebuje pilnej pomocy. Nie można też było wykluczyć, że zarówno jedna, jak i druga notatka w pewnym sensie były prawdziwe, pomimo iż na pozór się wykluczały. To znaczy, można było przypuszczać, że może najpierw chłopak chciał przeżyć jeszcze jedną wielką przygodę, spełnić swoje marzenie, a następnie rozstać się z życiem na swoich warunkach. Zarówno rodzice, jak i policja uważali, że jest szansa, by temu zapobiec. Ojciec Jeda, który był emerytowanym policjantem, usilnie trzymał się myśli, że syn na pewno nie był zdecydowany na ostateczny krok, skoro przygotował listę działań na następne tygodnie. Najwyraźniej nie był przekonany do tego, że chce zakończyć swój żywot. Zresztą, gdyby tak było i chłopak byłby pewien swojej decyzji, nie znikałby, nie uciekał, nie chował się, tylko zrealizował plan gdziekolwiek, nawet w swoim pokoju lub też gdzieś blisko, a ciało dawno już zostałoby odnalezione. Było kilka możliwości, ale rodzice ostatecznie doszli do przekonania, że list pożegnalny był próbą odwrócenia uwagi od prawdziwego planu, jakim było rozpoczęcie nowego życia poza cywilizacją. Wprawdzie nie mogli zrozumieć, dlaczego syn zdecydował się na tak dziwne działania, ale doszli do wniosku, że być może obawiał się, iż bliscy będą chcieli odwieźć go od tego pomysłu, przeszkodzić mu, a potem nachodzić w głuszy, by nakłonić go do zmiany planów na życie. Cały czas podejrzewali, że za tym wszystkim stoi coś jeszcze. Być może kryje się za tym jakaś nieszczęśliwa miłość. Rodzicielska intuicja nie zawiodła. Rodzice wynajęli prywatnego detektywa, ponieważ zorientowali się, że policja nie może zrobić już wiele więcej. Wspomnę może, że co prawda śledczy cały czas sprawdzali, czy telefon chłopaka nie został uruchomiony, podążali tropem niewielu informacji przekazywanych przez potencjalnych świadków, kontaktowali się na bieżąco z organami ścigania na północnym zachodzie, a nawet w Kalifornii, zlecili nurką przeszukanie Snake River, ale niewiele to przyniosło. A właściwie to nic. Ostatecznie więc mundurowi zrozumieli, że być może więcej ustali tu ktoś, kto wejdzie w środowisko chłopaka i powoli, ale skutecznie zbada jego powiązania i być może dotrze do tajemnic nastolatka. Prywatny detektyw Jim Terry rzeczywiście zdecydował się podejść do sprawy zupełnie inaczej, mając nową optykę i więcej czasu niż policja, która wobec braku dowodów jakiegokolwiek przestępstwa swoje realne możliwości właściwie wyczerpała.
Oczywiście poszukiwania trwały, ale to właśnie prywatny detektyw ustalił, co mogło stać za tajemniczymi ruchami nastolatka tej nocy i za jego dziwnym zniknięciem. Dzięki analizie mediów społecznościowych i komunikatorów, detektyw zorientował się, że nastolatek świetnie rozumiał się nie tylko z kolegami, ale także z wieloma koleżankami, wśród których faworyzował jedną. Rodzice byli poinformowani, że dziewczyny są tylko przyjaciółkami i żadna z nich właściwie nie znaczy dla syna więcej niż inne. Przekonywał, że wszyscy byli po prostu grupą przyjaciół, jedną paczką. Ale rozmowy przez komunikatory jasno pokazywały, że szczególnie wiele serca Jet miał dla pewnej uczennicy American Heritage Charter School. Słysząc jej imię, rodzice uświadomili sobie, że faktycznie przewijało się ono w rozmowach częściej niż inne. Było to jakiś czas temu, niedługi zresztą przed zniknięciem. Zapewne to właśnie wtedy chłopak zdecydował się zaproponować dziewczynie, by stali się parą. Prywatny detektyw podążył tym tropem i odkrył, że dziewczyna, która stała się obiektem westchnień nastolatka, niestety nie odwzajemniła jego fascynacji. Była zakochana w innym chłopcu, który jednak z kolei nie był zainteresowany związkiem z nią. Jet najwyraźniej nie potrafił jednak poradzić sobie z tym uczuciem, stłumić go, w związku z czym chęć przebywania niedaleko obiektu swoich uczuć okazała się silniejsza od niego. Wciąż trzymał się blisko dziewczyny, wiele jej pomagał, był dla niej prawdziwym przyjacielem, co jednak, jak wiemy, nie jest szczególnie budujące dla psychiki w takiej sytuacji. Ta niepara spotykała się nie tylko w szkole, ale także poza nią. Nastolatek wychodził po swoją koleżankę do jej miejsca pracy, a także starał się utrzymywać dobry kontakt z grupą przyjaciół, w której oboje funkcjonowali, dzięki czemu częściej mogli być blisko siebie. Cała ta historia zrobiła wielkie wrażenie na bliskich chłopaka, którzy zrozumieli, w jak fatalnym położeniu znajdował się być może w ostatnim czasie ich syn i jak bardzo musiał cierpieć. Dla wszystkich było jasne, że ta pierwsza wielka nastoletnia miłość jest jak żywioł, nad którym nie da się zapanować. Wszystko wskazywało na to, że do takiego wniosku doszedł również sam nastolatek, który postanowił rozwiązać problem poprzez ucieczkę od niego, bo w żaden inny najwyraźniej nie miał szans, a przynajmniej on to tak zapewne widział. Rodzice bardzo poważnie wzięli pod uwagę ten motyw, ale mieli też duże wątpliwości. Czy to rzeczywiście było aż tak wielkie uczucie? Wiedzieliśmy, że ją lubi. Chodził do jej miejsca pracy i odwiedzał ją przez dłuższy czas. Sądziliśmy, że po prostu się przyjaźnią, bo pytaliśmy o to wprost. Zapewniał, że to zwykła znajomość, normalna przyjaźń. A syn miał w swoim otoczeniu wiele dziewcząt, które także były jego przyjaciółkami i z którymi również się widywał, zauważyła mama. Powoli zaczynały się wyjaśniać także inne zagadki tej styczniowej nocy. Pieniądze, $1000, które udało się chłopakowi odłożyć, przekazał swojej sympatii, sądząc najwyraźniej, że jej będą bardziej potrzebne niż jemu, ewentualnie chcąc jej po prostu pomóc. Okazał się lojalny wobec dziewczyny, pomimo iż to uczucie pozostawało nieodwzajemnione. Czy to, iż uznał, że jemu gotówka jest zbędna, to zły znak? Kwestia wysokości tej sumy budzi wiele emocji, ponieważ, jak wiemy, w zwykłej, średnio zamożnej rodzinie nastolatek zazwyczaj nie ma dostępu do takiej gotówki. Rodzice jednak nie wspominają o tym, by pochodziła ona z ich zasobów, więc należy przypuszczać, że być może źródłem oszczędności były prezenty od rodziny lub też chłopak gdzieś pracował w wolnym czasie. Podobnie zresztą przecież jak jego sympatia. Rodzi się też inne pytanie. Co stało za decyzją, żeby akurat tak zagospodarować tę gotówkę? Czy dziewczyna, której oddał serce, była w tarapatach? Czy Jet sądził, że może w złych chwilach zdecyduje się na wyjazd z miasta i będzie zabezpieczona finansowo? Czy liczył, że do niego dołączy? A może po prostu przypomina to rozdawanie dobytku przez osoby, które mają w planach zakończyć życie? Dziwi również tak niesamowity sposób przekazania pieniędzy. Przecież ta para wciąż regularnie się widywała, nie byłoby więc żadnego problemu, aby dać dziewczynie kopertę chociażby na spacerze czy przychodząc do niej do pracy. Skąd pomysł, aby włamać się do szkoły i to w stroju bojowym? Na udostępnionych mediom nagraniach z monitoringu widać, że około 2:30 samochód Jeda krążył wokół szkoły. W końcu zatrzymał się na małym parkingu obok budynku blisko obocznych drzwi. Jet opuścił auto w dość nietypowym ubraniu, przypominającym taktyczny strój. Składał się on z rękawiczek, butów wojskowych, nakolanników, nauszników i gogli. Miał też na sobie kamizelkę kuloodporną, która zniknęła z jego domu. Nagranie dokumentowało, jak chłopak rozbija okno, dzięki czemu dostaje się do szkoły. Szybko przemierza korytarz. Znika za rogiem. Potem dociera do rzędu szafek. Podchodzi do jednej z góry upatrzonej, otwiera ją i chowa tam coś. Coś, co potem okazuje się pieniędzmi.
Szybko wraca do samochodu tą samą drogą, którą wszedł i odjeżdża. Czy była to realizacja pomysłu na przeżycie wielkiej przygody przed ostatecznym opuszczeniem swojego środowiska? Czy chłopak jeszcze przedtem chciał się poczuć jak bohater i stwierdził, że to jedyna okazja? Wielu badających tę sprawę sugerowało, że ważny może być tutaj motyw kamizelki kuloodpornej, która zdecydowanie wskazuje na to, że Jet chciał być bezpieczny podczas włamania. To natomiast stoi w sprzeczności z listem, który pozostawił świadomie rodzicom. Z drugiej jednak strony można wziąć pod uwagę, że być może chciał odejść na swoich warunkach i wcześniej załatwić wszystkie swoje sprawy, spełnić marzenia. Nie chciał dopuścić do tego, by stało się to przypadkowo i zbyt wcześnie. Detektyw zaczyna także rozumieć, dlaczego na parkingu jednego z domów tej nocy rozległ się huk i co mógł mieć z tym wspólnego poszukiwany nastolatek. Okazuje się, że kilka tygodni wcześniej przeprowadził on bardzo osobliwą rozmowę z jedną ze swoich przyjaciółek, która zwierzyła mu się, że została wykorzystana. Podała personalia osoby, która się tego dopuściła. To właśnie jej mienie ucierpiało za sprawą 9-milimetrowych kul. To jednak zaalarmowało policję, która uświadomiła sobie, że do tej pory nie było uzasadnionych podejrzeń co do tego, że Jet był wówczas przed tym domem. Ale skoro udało się go powiązać z wydarzeniami na parkingu, oznaczać to może tylko jedno. Istnieje realna możliwość, że może być uzbrojony. Jednak nie wysunięto zaocznie wobec Jeda żadnych konkretnych zarzutów, ponieważ powiązanie było poszlakowe i właściwie wszystkie wątpliwości mógłby rozwiać jedynie sam nastolatek. Nikt inny nie wiedział, czy trop, którym poszedł detektyw, był słuszny, czy jest to może jedynie zbieg okoliczności. Mogło to jednak posłużyć do zbudowania jeszcze jednej teorii. Być może Jed, wrażliwy i z wielkim poczuciem sprawiedliwości, powodowany silnym gniewem związanym ze zwierzeniami przyjaciółki, postanowił policzyć się z człowiekiem, który ją skrzywdził. Był zdecydowany na ostateczne kroki, ale na miejscu jednak ich nie podjął, rozmyślił się, wycofał. Co prawda kul nie zmarnował, ale użył ich raczej w formie straszaka. Niemniej jednak wcześniej mógł się przygotować na inny przebieg wydarzeń. Być może myślał, że pozbawi życia osobę, która skrzywdziła niewinną dziewczynę. A gdyby do tego doszło, to musiałby się ukrywać. Stąd też plan, który tworzył wiele tygodni przed zniknięciem. A może chłopak uległ złudzeniu, że strzelił jednak do konkretnej osoby, która była wtedy przed domem lub w aucie? Może uważał, że istotnie kogoś skrzywdził, więc klamka zapadła i plan trzeba było wdrożyć w życie. Co prawda nie do końca mnie to przekonuje. Oczywiście pod wpływem ogromnych emocji i adrenaliny w nocy łatwo ulec złudzeniom optycznym, może dojść do różnego typu pomyłek i przewidzeń. Ale myślę, że gdyby chłopak zdecydował się posłać kulę w kierunku konkretnej osoby, to musiałby być pewien, że ona tam jest i nie polegałby tylko na domyśle. Najprawdopodobniej w końcu nie zamierzał nikogo fizycznie zranić. Chciał tylko dać złoczyńcy subtelniejszą nauczkę. Co nie wyklucza faktu, że pierwotny plan mógł być dużo dalej posunięty. Nawet jeśli tak, chłopak zapewne świadomie odstąpił od jego realizacji. Jednakże zarówno włamanie, jak i sytuacja na parkingu mogły sprawić, że 16-latek czuł się jak prawdziwy przestępca. Być może nie był pewien, jakie konsekwencje będzie niosło wtargnięcie do szkoły przez wybitą szybę i zniszczenie w ten sposób samochodu. Nie można wykluczyć, że uważał się za poszukiwanego i sądził, że powrót w swoje środowisko jest już niemożliwy. Warto tu przypomnieć, że rodzice byli niezwykle przywiązani do zasad moralnych, religijni, zapewne byliby ogromnie rozczarowani takim zachowaniem syna. Byli konserwatywni i wyznawali klasyczne zasady rozwiązywania konfliktów. Być może syn sądził, że straciłby w ich oczach na zawsze, a droga do domu rodzinnego jest już dla niego zamknięta. Natomiast sami rodzice w ogóle wątpią w taki przebieg wydarzeń. Uważają, że to nie ich syn posłał kulę w stronę samochodu. Sądzą, że osoba taka jak właściciel auta mogła mieć na sumieniu wiele grzechów, a tym samym sporo wrogów. Każdy z nich mógł zachować się w ten sposób. Jest mało prawdopodobne, by zrobił to akurat Jet. Jest tu jeszcze jedna pewna niejasność, która pojawia się tylko w niektórych źródłach. Wydaje się, że dom na podjeździe, którego stał samochód, należał właściwie nie tyle do osoby wskazanej przez dziewczynę w korespondencji na komunikatorze, ile do jego bliskiego przyjaciela, u którego często bywał. Ten wątek jest jednak różnie opisywany, więc trudno go tutaj szczegółowo analizować. Wydaje się jednak, że policja dziś nie ma w planach rozliczania Jeda za te akurat wydarzenia z pamiętnej nocy, bo w pełni przyznaje rację rodzicom, wskazując na fakt, że nie ma absolutnie żadnych konkretnych dowodów świadczących, że to właśnie 16-latek był odpowiedzialny za ten atak.
Wydawało się, że w 2018 roku w sprawie nastąpi przełom, ponieważ pewien detektyw w Stockton w Kalifornii wprowadził do systemu numer rejestracyjny samochodu chłopaka. Policjanci, którzy go poszukiwali, zostali o tym poinformowani. Jednak kiedy zwrócili się do swoich kolegów ze Stockton, okazało się, że nie pamiętają oni, jaki był powód wpisania do systemu rejestracji chłopaka. Jak powiedzieli potem prywatnemu detektywowi, podejrzewali, że auto nastolatka mogło być zaparkowane w dziwny sposób, w nietypowym miejscu lub też mogło dojść do pomyłki. Jakieś cyfry zostały wpisane niepoprawnie i powstało wrażenie, że policjant spisał numery rejestracyjne samochodu Jedda, ale w rzeczywistości mogło chodzić o zupełnie inne auto. Na pewno ostatecznie nie zostało ono powiązane z żadną poważną sprawą, bo wówczas wiadomo by już było, o co chodzi, i rejestracja byłaby przypisana konkretnym wydarzeniom interesującym policję. Wszystko więc wskazywało na to, że sprawa była niezwykle błaha lub też wręcz doszło do jakiegoś błędu podczas zapisywania numeru. Nie można było jednak wykluczyć, że policjanci wpisali rejestrację prawidłowo, a to oznaczało, że samochód rzeczywiście mógł się pojawić w Kalifornii. Trudno było jednak powiedzieć, skąd miałby się tam wziąć i jakie powiązanie z tym miejscem miałby chłopak. Warto było również wziąć pod uwagę, że samochód mógł zostać zwyczajnie skradziony i nowy, powiedzmy to tak, właściciel, użytkował go na tym właśnie terenie. Nie można także wykluczyć, że ktoś ukradł samą rejestrację. Przykręcił ją do innego auta, by zmylić trop, bo jeśli założymy ten scenariusz, to osoba postępująca w ten właśnie sposób zapewne po prostu uciekałaby przed wymiarem sprawiedliwości. Wiele osób wskazuje na możliwość, że Jed zwyczajnie mógł porzucić swój samochód i udać się gdzieś w głusze. Ktoś auto odnalazł i początkowo jeździł nim z oryginalną rejestracją. Ten trop wciąż jest badany, bo być może właśnie samochód lub tablica rejestracyjna mogą naprowadzić śledczych na ślad chłopaka. Na razie jednak nikt nie wie, co się dzieje z Jedem. Czy złamane serce sprawiło, że odciął się od świata, w którym nie potrafił funkcjonować, tak zraniony? Czy doszedł do wniosku, że nie nadaje się do życia we współczesnym świecie? Czy udał się do Kalifornii, gdzie pozbył się auta i wyruszył dalej? A może wciąż żyje w jakiejś głuszy? Jest także możliwość, że do tej pory wypełnił już plan, o którym pisał w liście zostawionym dla rodziców w samochodzie. Czy pożegnał się już z życiem? A może podczas szukania ekstremalnych wrażeń wpadł w jakieś kłopoty, od których postanowił uciec, ale one jednak go dopadły, pomimo że był daleko od domu. Do tej pory bowiem nie znaleziono ani samochodu, ani chłopaka, ani też jego ciała. Oczywiście interesował się survivalem, ale miał 16 lat. Czy w tym wieku dałby sobie radę aż tak dobrze, żeby rozpocząć nowe życie? Nie ma dowodów, które kierowałyby rodziców i śledczych na jedną konkretną drogę. Żadna nie wydaje się bardziej prawdopodobna niż inne. To zatem wciąż jedna z najbardziej tajemniczych i nietypowych spraw w Idaho Falls. Trzeba przyznać, że sprawa cieszy się sporym zainteresowaniem, choćby ze względu na to, że wyznaczono nagrodę w wysokości 10 000 dolarów za jakąkolwiek informację, która mogłaby naprowadzić na ślad chłopaka. Pomimo więc faktu, że sporo osób ma oczy szeroko otwarte, nikomu nie udało się zaobserwować niczego, co byłoby istotne dla sprawy. Alan Hall, ojciec chłopaka, nie dziwi się temu jakoś szczególnie. Uważa, że jego syn był strategiem, planistą. Doskonale wiedział, jak przygotować się do jakiegokolwiek przedsięwzięcia, tak by przewidzieć różne możliwości i być na nie gotowym. Miał analityczny umysł i traktował wyzwania jak szachiści grę. To bystry dzieciak. Stanął w kolejce do Akademii Sił Powietrznych i miał szansę, bo jak to mówią, był naprawdę niegłupi, przyznaje ojciec. To nasuwa mi jeszcze jedną myśl. Jak wiecie, w wieku nastoletnim planów na życie jest mnóstwo. Dziewczynki raz chcą być aktorkami, innym razem piosenkarkami, za chwilę weterynarzami. Chłopcy marzą o karierze sportowca, potem inżyniera, a czasami po prostu nie odpowiada im żadna z dróg, która podobałaby się bardzo ich rodzicom. Czy jest możliwe, że Jed miał jeden z tysiąca pomysłów, w który wkręcił się na dłużej? Rodzicom idea szybko się spodobała. Chłopak więc szedł za ciosem, ale w którymś momencie zmienił zdanie. Wtedy jednak zorientował się, że jest już za późno. Rodzina ma pewne wymagania, oczekiwania i rozczarowanie, gdyby zrezygnował ze swoich planów, byłoby ogromne. Być może stwierdził, że nie jest w stanie sprostać ambicjom rodziców, zadowolić swojego środowiska. Doszedł do wniosku, że chce żyć inaczej. Wiedział jednak, że nikogo do zmiany planów nie przekona. Czy przypuszczał, że będzie odtrącony? Sądził, że nie otrzyma wsparcia? Czy tego rodzaju myśli zostały wzmocnione, gdy zdecydował się pomścić koleżankę?
Czy wszystko to razem sprawiło, że zdecydował się nie przysparzać więcej rozczarowań swojej rodzinie i po prostu zniknąć? Wciąż jednak powstaje pytanie, co to znaczy? Czy wciąż jeszcze żyje? Jestem bardzo ciekawa, jak wy myślicie. Czy sądzicie, że Jed się znajdzie? Czy pewnego dnia po prostu wyjdzie z jakiegoś lasu i przyzna, że był bardzo młody, nierozsądny i nie zdawał sobie sprawy z tego, jak skrzywdzi swoich rodziców? A może nie wróci już nigdy, bo nie ma go wśród żywych? Jeśli macie swoje opinie na temat tej tajemniczej sprawy, jak zwykle serdecznie zapraszam Was do komentarzy i po raz kolejny dziękuję Wam za każdy wpis pod filmem. One są naprawdę niesamowite, no zresztą myślę, że część z Was bardzo uważnie czyta komentarze i sami wiecie, ile w nich jest pomysłów, niezwykle ciekawych analiz. Wcielacie się w rolę prokuratorów, detektywów, adwokatów. I wszystko to jest naprawdę fascynujące, zresztą podobnie jak wpisy zawierające po prostu słowa wsparcia i życzliwości, za które również Wam bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już zapraszam Was na Facebooka i Spotify. Zajrzyjcie także na Instagram. Gdybyście mieli ochotę zrobić sobie zdjęcie podczas słuchania szeptanek, koniecznie mnie oznaczcie, ja wrzucę to zdjęcie do relacji. Będzie mi ogromnie miło. Jeśli możecie, polecajcie ten kanał. Bardzo bym chciała, żeby się rozwijał i żeby było nas tu jak najwięcej. Dziękuję serdecznie moim patronom, bez których te odcinki nie mogłyby się pojawiać tak regularnie. Pozdrawiam Was wszystkich, ściskam i do usłyszenia.